Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas pełen ciepła i miłości. Większość ludzi spędza go zazwyczaj w swoich rodzinnych domach z najbliższymi. Jednak warto pamiętać, że nie każdy ma taką możliwość. Na szczęście jest wyjątkowe miejsce. Dom artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. Jak tutaj wygląda Wigilia? Jest magicznie. Konie już są, sanie są, a Święty Mikołaj jest w środku. Idziemy. Ja tu nieprzypadkowo przyjechałem i mam rózgi. Teraz tak ja popatrzę sobie, komu je wręczyć. Co Święty Mikołaj przywiózł mieszkańcom domu? Przede wszystkim przywiozłem rózgi dla prezesa, który nic nie robi w tym stowarzyszeniu i najwyższy czas, żeby się zaczął interesować tym domem. A ja Święty Mikołaj słyszałam, że podobno ten prezes to całkiem dobry jest, chwalą go tutaj w domu. No tak, moja pani profesor w szkole teatralnej Maria Kaniewska była autorką takiego porzekadła i nam mówiła: pamiętajcie, moi kochani studenci, jak sami nie mówicie o sobie dobrze, to nikt o was nie powie. Co w tych paczkach jest dla mieszkańców? Poza rózgami dla prezesa, no przede wszystkim były prezenty dla uchodźców, dla dzieci z Ukrainy, których od pierwszych dni wojny mamy u siebie, gościmy u siebie w domu artysty weterana, a w paczkach było wszystko to, co jest potrzebne poza tym, co nasi wszyscy mieszkańcy otrzymują na co dzień w domu artysty. A więc wiktuały, słodycze, oczywiście muszą być dozowane, bo i Święty Mikołaj z cukrzycą ma problemy, ale tych wspaniałych podarunków jest całe mnóstwo i tu bardzo bym się chciał zwrócić do darczyńców wszystkich opcji z wielkim, serdecznym podziękowaniem. Pani Marleno, dzisiaj wyjątkowy dzień, Wigilia w domu w Skolimowie. I tutaj pani jest co roku. Jest pani tutaj chyba takim aniołem, który nad wszystkim czuwa. Każdy tutaj bardzo miło o pani się wypowiada. Proszę powiedzieć, czym dla pani jest ta Wigilia tutaj? Dla mnie jest zawsze takim kamieniem milowym każdego roku. Nie ukrywam, że tutaj mamy taki fajny team, z którym pracujemy na rzecz tego domu, na rzecz mieszkańców, na rzecz tego, jakim wyobrażeniem możemy się podzielić z Polską, tym unikalnym zjawiskiem, jaki jest dom aktora weterana w Skolimowie. I to jest taki dzień, nagrody, zastanowienia się, zadumy nad tym, czy aby wszystko robimy dobrze? Czy wszyscy są szczęśliwi? Co możemy zrobić jeszcze lepiej? A dla mnie dzisiaj był to dzień wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz w moim życiu zostałam wyróżniona odznaczeniem państwowym. To jest odznaczenie bardziej niż państwowe, to jest branżowe, ponieważ to jest Gloria Artis, moja brązowa, przepiękna Gloria Artis, w dowód za moją
całożyciową pracę na rzecz tego miejsca, na rzecz środowiska artystycznego, któremu jestem bardzo oddana, mimo że już od kilku lat raczej nie uprawiam tego zawodu. Życzę wszystkim Państwu, abyście i w święta, i w codzienności zdobywali, dzielili się nawzajem tą pasją i energią. Bo można mieć 90 lat, a być człowiekiem z pasją i energią do życia. I tego Państwu życzę. Przede wszystkim zdrowia i spokoju serca, ale również, żeby ta gwiazda betlejemska, która niebawem zaświeci, prowadziła Państwa ku nadziei, którą te święta Bożego Narodzenia, przyjście Chrystusa na świat nam daje. Było Pani miło, jak została Pani dzisiaj wyróżniona? No, było... Tak dumnie chyba Pani teraz prezentuje pierwszy. Ja bardzo dumnie prezentuję, ale to było dla mnie naprawdę zaskoczenie. Ponieważ jakiś czas temu prezes Krzysio Szuster, kiedyś tam w Spatifie, czyli w Zaspie spotkawszy mnie, powiedział: słuchaj, 20 jesteś na Wigilii w Skolimowie. Jezu, mówię, po co? Bo 19 wczoraj była w Zaspie nasza i tego... Musisz być. Jak nie przyjedziesz, to wiesz, rozumiesz. I tam mi zagroził. Mówię, dobra, no to przyjeżdżam. Zgłosiłam się. Ich zupełnie nie wiedziałam. Ani się tego nie spodziewałam. Tylko mówi, tam usiądź w czymś, żebyś miała blisko. Ja mówię, do czego blisko? Dobra, dobra. W związku z tym, jak zostałam wywołana, no to nie wiem, pewnie było widać, że po prostu, o Jezus, to jeszcze on teraz wymieni moje nazwisko, bo mi aż tu stoję, to naprawdę miałam taką bieganinę myśli, o co to chodzi. No i dostąpiłam tego zaszczytu, zupełnie nie spodziewawszy się tego. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Jeżeli jesteśmy cały czas w temacie świąt, to jak Pani spędza święta Bożego Narodzenia w tym roku? Ja zawsze spędzam święta w rodzinie, z rodziną, z najbliższymi. Dlaczego są dwie Wigilie w Skolimowie? Bo jedna jest dzisiaj, czyli 4 dni wcześniej i następna jest też 24, tak jak w każdym domu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jedna jest dla Super Ekspresu, a druga jest tradycyjna po Bożemu. Celowo robimy to podwójnie, dlatego że jest to nie tylko forma świętowania tego najpiękniejszego dnia w roku, ale również jest to forma podziękowania wszystkim tym, którzy, nie będąc mieszkańcami Domu Artysty Weterana, pomagają na co dzień. Jak zapewne zauważyliście Państwo, mnóstwo zacnych i wspaniałych gości mieliśmy na tej kolacji wigilijnej, a później już naprawdę w swoim rodzinnym gronie spędzamy ją po Bożemu 24. Zresztą to nie koniec jest wigilijnych niespodzianek, bo za chwilę występy artystyczne. To co, w takim razie idziemy zobaczyć. Bardzo proszę, zapraszam wszystkich Państwa na występy artystyczne. A teraz Mikołaj wreszcie może zdjąć kożuch, bo już dłużej tej sauny nie wytrzymam. To jest taki dzień, kiedy są zapraszani artyści, którzy nie mieszkają tutaj, tak? Są dalej aktywni zawodowo i przyjeżdżają do mieszkańców domu i spędzają z nimi razem czas, dzielą się opłatkiem, więc to dla mieszkańców też jest takie miłe spotkanie, poza tym, że jest ono świąteczne. Tak, to jest takie święto, nasze święto środowiskowe, kiedy nasi mieszkańcy mają taki touch do tej rzeczywistości, której już nie są udziałowcami. Natomiast 24, Wigilię, kiedy my siedzimy przy rodzinnych stołach, jest tutaj taka mała, intymna
Wigilia, gdzie są mieszkańcy, gdzie jest pani dyrektor. W zeszłym roku nasz chórek mały zespół nagrał kolędę piękną, którą sobie puścili, trzymali na stoliku nas. I ta Wigilia, myślę, że jest dość smutna, bo każdy przywołuje swoich najbliższych i większość najbliższych osób, naszych mieszkańców, już nie żyje. Więc jest to dzień pełen wspomnień, refleksji, gdzie na pewno się uroni łezka. Ja zawsze duchem jestem z nim. W tym roku też będzie brakowało pana Jerzego Połomskiego. Chyba zmarło aż 5 osób, prawda? Tak. Zmarła również pani profesor Krystyna Mazur bardzo niedawno. Zmarł Jerzy Połomski, nasza legenda, nasz anioł, nasze cudo. Będzie go bardzo brakowało, bo mimo że nie był osobą, która utrzymywała duże kontakty towarzyskie tutaj, ponieważ był ograniczony upośledzeniem słuchu, trochę brakiem pamięci, a chciał pozostawić dobre wrażenie po sobie. Natomiast ja miałam tę przyjemność i ten zaszczyt przeogromny przyjaźnić się z nim. Pozwalał mi wchodzić, rozmawialiśmy bardzo często. Pozwalał się przytulić, pogłaskać po policzkach i był jakby przeze mnie trochę taki ugłaskany, ułaskawiony na tyle, że szczerze ze mną rozmawiał. O tym również, co go boli, czyli o samotności. To są moi najbliżsi. Pani taka druga rodzina. Tak. Zdecydowanie tak. Być może dlatego, że nie miałam rodziców swoich, to znaczy moja mama mnie osierociła, gdy miałam rok i 8 miesięcy. Tato mój był artystą, muzykiem i raczej zajętym pracą i sztuką niż dzieckiem. Wychowywała mnie babcia i ja tę babcię, która była niezwykle dzielnym i wspaniałym człowiekiem, która myślę, że dobrze mnie ukształtowała, jestem za to jej ogromnie wdzięczna, ale tej babci, tej mamy czy taty wypatruję tutaj, pośród moich kolegów. I wiem, że oni na mnie czekają. Ja o nich myślę, czuję w sercu bezustanną troskę na ich temat. I dlatego być może ta moja więź jest tak głęboka i tak silna. Proszę Państwa, ja jako wieloletnia mieszkanka Domu Artystów Weteranów w Skolimowie chciałam Państwu parę słów powiedzieć, jak my, artyści, którzy są już na emeryturach, spędzamy tu u nas w Skolimowie Wigilię. Mamy dwie Wigilie. Pierwsza Wigilia jest z gośćmi zaproszonymi i z naszymi znajomymi, którzy też mogą tu przyjechać. Nazywamy to Wigilią Ogólną. Natomiast druga Wigilia to już między nami, mieszkańcami, 24 grudnia obchodzimy. Jest też miło, ale z sentymentem powiedziałabym, bo dzieląc się opłatkiem wspominamy nasze młode lata, gdzie były rodziny pełne, gdzie byliśmy jeszcze czynnymi artystami, ale to wszystko już było. Żyjemy dniem dzisiejszym. Bardzo się cieszę, że udało nam się w imieniu właśnie naszego oddziału warszawskiego zorganizować mnóstwo upominków dla mieszkańców Domu Artysty Weterana. To jest fajne, że sponsorzy, którzy byli z nami od lat, pamiętają o nas, pamiętają o tym wspaniałym miejscu i chcę w ten sposób im, dzisiaj chcę im bardzo podziękować za hojność, za wsparcie. Czego sobie życzymy? No przede wszystkim zdrowia. I życzymy sobie, żeby przyszły rok, żeby nikt nie ubył od nas, a jednak no niestety dużo kolegów i koleżanek odchodzi. Taki jest kolej rzeczy. Życzę wszystkim zdrowych i rodzinnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz życzę również lepszego, dobrego i zdrowego 2023 roku. Państwu chciałabym życzyć jak najszczersze życzenia świąteczno-noworoczne.
życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego, co tylko Państwo sobie życzą, żeby się spełniło. Wigilia dobiegła końca. Było pięknie, smacznie i magicznie. Mam nadzieję, że Wam również się podobało i czekam na Wasze komentarze. Moja wizyta w tym domu nie była jednorazowa. Spędziłam tutaj ostatnio kilka wyjątkowych tygodni. Wszystko po to, by przedstawić Wam losy, historie mieszkańców tego domu. Już w styczniu startuje program Gwiazdy w Skolimowie i zachęcam Was serdecznie do oglądania. Z tego miejsca życzę Wam zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.